Działalność polskiego państwa podziemnego w okresie II wojny światowej koncentrowała się na przygotowaniach do powstania powszechnego. Od samego początku, kiedy powstawała Służba Wycięstwa Polski, kiedy powstawał Związek Walki Zbrojnej, a później Armia Krajowa, tym nadrzędnym celem było odzyskanie niepodległości w zbrojnie. Czyli cała konspiracja tworzyła się, budowała, ludzie wchodzili w struktury podziemia po to, żeby przygotowywać się do. Yy, Wielkiego jednego momentu, momentu powstania. Oczywiście to powstanie w roku 1940-1941 było dość odległe. Ono musiało się wiązać z czasem, kiedy nadejdą tutaj nasi sojusznicy. Myślano o Brytyjczykach przede wszystkim, Anglosasach, którzy uderzą czy to od strony Francji, czy też z Bałkanów. I będzie można rozpocząć działania zbrojne na dużą skalę na zapleczu niemieckiego frontu. Problemem byli zawsze jednak sowieci, bo również oni w pewnym momencie od czasu uderzenia niemieckiego na, na Związek Sowiecki, stali się naszymi sojusznikami, nie tylko okupantami polskich Kresów, ale również nagle sojusznikami. Więc okazywało się, że to uderzenie na Niemców może nadejść również od wschodu, a ze Związku Sowieckiego do Polski było bliżej niż z plaż Normandii przez całą Europę zachodnią. Więc te plany również ewoluowały. Docelowo takim planem, który wiązał się z działalnością zbrojną, była Akcja Burzy. Ale zanim do tego doszło, y, zwykli konspiratorzy, także na podchalu, w zakopanym w Ochotnicy, w Nowym Targu, szkodzili się, y, zbierali się, no i robili działalność tak zwaną bieżącą. Do tej działalności bieżącej należało na przykład gromadzenie broni. Y, należało również spotykanie się w trudno dostępnych terenach, w lasach, w Beskidach, czy to w Gorcach, czy nawet w Tatrach, po to, żeby na przykład obejrzeć jeden pistolet, który cała organizacja posiadała i nawet z niego nie strzelać, bo szkoda była amunicji, a tej amunicji nie było, ale żeby w odpowiednim momencie każdy mógł ten pistolet, czy karabin mógł obsłużyć. Stąd też te początkowe działania konspiracji miały w zamyśle w przyszłości powstanie powszechne, czy też partyzantkę, ale przez długie lata tego nie realizowano. Przede wszystkim dlatego, że podziemie nie było do tego przygotowane, właśnie brakowało broni, brakowało wyszkolonych ludzi, e, brakowało również takich dokładnych planów powstańczych. E, z drugiej strony trzeba było robić sprawy, e, trzeba było działać e, w e, takich płaszczyznach, które nie łączyły się z działalnością zbrojną al, albo które wymagały Wyciszenia działalności zbrojnej. I dla południowej Polski, w tym dla inspektoratu AK Nowy Sącz, który obejmował i Nowotarszczyznę, i sąderczyzny, Ziemię Gorlicką, Limanowską, takim priorytetem była na pewno działalność kurierska. I ta działalność kurierska musiała odbywać się w atmosferze spokoju. Nie mogło być tak, że Niemcy idąc za partyzantami czy za dywersantami będą nagle wpadać do domów konspiratorów i wyłapywać przypadkowo na przykład kurierów. Te oddziały partyzanckie, o których mówimy jako takiej legendzie podhalańskiej, legendzie beskidzkiej, one zaczęły działać dopiero w roku 1943. Wcześniej mieliśmy do czynienia z jakimiś pojedynczymi akcjami zbrojnymi, czy też z rozbrojeniami policjantów granatowych, czy pojedynczych Niemców, akcjami mającymi na celu np. Na wykradanie broni, ale nigdy nie powstał żaden oddział partyzancki, który czynnie miałby działać, m.in. dlatego, żeby też ochraniać tą działalność kurierską, zarówno dla delegatury rządu, czyli dla tych czynników politycznych Polskiego Państwa Podziemnego, jak też dla Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, czyli tego pionu wojskowego. A te trasy kurierskie prowadziły i przez Spisz, i przez Orawę, przez Beskid Sądecki, no i przez Tatry. Więc przez te tereny, które teoretycznie mogły być objęte działalnością partyzancką. Rok 43 jest przełomowy, dlatego że wówczas z jednej strony inspektorat, AK-nowy sąd przygotowuje się do stworzenia pierwszego oddziału partyzanckiego, a z drugiej strony taki pierwszy oddział partyzancki na tym terenie oddolnie tworzy Wojciech Królewskaw Dusza, Szarota. Tworzy oddział poza strukturami AK tworzy oddział z ludzi, którzy ukrywają się, albo ludzi, którzy już nie mogą wytrzymać tej sytuacji, która na Podhalu ma miejsce, czyli nie mogą wytrzymać również ruchu Goralem Folku. Sam Wojciech Władysław Dusza, który jest podoficerem rezerwy Wojska Polskiego, tworzy oddział właśnie po to, żeby przypomnieć góralom, że nie powinni wchodzić w bliższe kontakty z Niemcami. Jego głównym celem jest właśnie likwidacja konfidentów niemieckich i Ludzi, którzy działają w Komitecie Góralskim. Ten jego oddział funkcjonuje od połowy roku 1943 i na nim też swoją uwagę skupiają początkowo Niemcy. To dla nich pewnym ewenementem jest to, że na tym spokojnym do tej pory podchalu pojawiają się ludzie, którzy wykonują wyroki śmierci na działaczach góralskich i którzy tworzą wokół siebie tą taką partyzanską pierwszą legendę. I jesienią 1943 roku równolegle szaroty poszukują oficerowi AK po to, żeby go włączyć właśnie do tych struktur już tworzonych oficjalnie oddziałów partyzanckich, akowskich. Z drugiej strony poszukują go Niemcy po to, żeby go zlikwidować, żeby pokazać ludziom na Podchalu, że dalej oni tutaj rządzą. Żeby też za bardzo nie wystraszyć tych działaczy góralskich od kolaboracji. Góralskich, oczywiście, w czyli tych, którzy wysługują się Niemcom poprzez działalność w Komitecie Góralskim Wacława Krzyptowskiego. Niestety jako pierwsi do Szaroty docierają Niemcy. Poprzez działanie konfidentów, poprzez działania agentów oddział zostaje rozbity, sam Szarota zostaje zabity przez żandarmów niemieckich, oddział rozpada się. Ale ci pojedynczy ludzie, którzy byli z nim wcześniej związani, ostatecznie trafiają do Armii Krajowej. Równolegle, kiedy rozbijany jest oddział Szaroty, w Gorcach, na polanie Stawieniec, pod Kudłoniem, czyli na terenie e, ówczesnego powiatu nowosądeckiego, to jest obecna Limanowszczyzna, tworzy się pierwszy oddział partyzancki oficjalny AK, oddział Lecha, porusznika Władysława Szczypki, który później otrzyma taki znany, e, ważny dla działalności podhalańskiej konspiracyjnej kryptonim e, Wilk. I to jest oddział, który, jakbyśmy spojrzeli na, na żołnierzy tego oddziału, wygląda troszkę jak taka cywilbanda, bo to nie są jeszcze umundurowani, wyszkoleni żołnierze. To są ludzie, którzy ukrywali się dotychczas w małych grupkach w różnych rejonach Inspektoratu Akanowy Sącz, których porusznik Władysław Szczypka-Lech w tym oddziale zjednoczył, po to, żeby nie tworzyły się dzikie grupy, bo też za taką dziką grupę trochę postrzegano oddział Szaroty mimo jego wielkich zasług dla działalności niepodległościowej, tylko żeby ci ludzie rzeczywiście otrzymali przydziały wojskowe, mogli być odpowiednio wyszkoleni, żeby tam panowała w nich w tym oddziale odpowiednia dyscyplina. I oddział Lecha od lipca, sierpnia 1943 roku zaczyna szkolenie takich ludzi. Ich jest około 20, w pewnym momencie 30 i to szkolenie Polega właśnie na e, e, wyciąganiu z różnych skrytek broni jeszcze po wrześniu 1939 roku, e, polega na jej przeszczeliwaniu. Polega również na tym, że ci ludzie wykonują pierwsze akcje nie tylko rozbrojeniowe, ale przeciwko Niemcom. Na zakopiance oszczeliwują samochód niemiecki, w Harklowej uderzają na strażnicę niemieckiej Straży Granicznej. Później w wielki Wielkiej, na, na sądeczyźni, rozbijają. Taką strażnicę uderzają na zakłady chronione przez Werkschutz w Rytrze. Więc ta działalność już jest widoczna. To nie jest tylko likwidowanie poszczególnych osób, jak to miało miejsce przy okazji szaroty, ale uderzanie w posterunki i infrastrukturę wroga. Niestety ten oddział, który jest mocno związany z gorcami, on ulega rozbiciu na przełomie roku 1943-1944. W roku 1943 podczas świąt. Bożego Narodzenia, po śladach partyzantów do obozowiska pod Czerwonym Groniem w pobliżu szczytu Kiczory, dociera niemiecka obława, która rozbija to obozowisko, ginie tam dwóch partyzantów, ziemianki zostają spalone, oddział rozpada się. Okazuje się, że ta pierwsza, pierwotna dyscyplina w tym oddziale, którą próbowano zaprowadzić od lata 1943 roku, ona nie była jeszcze na tyle silnie spajająca tych ludzi, i oni rozpadają się na te mniejsze grupki. Tak jak wcześniej sami się ukrywali, tak również po tym wydarzeniu wolą się sami ukrywać, też obawiając się odpowiedzialności za rozbicie tego obozowiska. Dowódca tego oddziału, po, po Lechu i po poruszniku Janie Stachurze Adamie, którzy dowodzili tym oddziałem jeden do września 1943 roku, drugi do listopada 1943 roku, czyli Krystyn Więckowski, Zawisza, decyduje się jednak stalić jeszcze raz ten oddział z nowych ludzi, których wysyła mu inspektorat. Uznaje, że należy go stalić wokół pewnej ważnej akcji, czyli najlepiej ludzi w takim oddziale partyzanckim, no poza wspólnym życiem, obozowaniem, będzie stawał wspólny sukces. I w lutym 1944 roku oddział wykonuje głośną akcję na posterunek policji polskiej, ale dowodzony przez niemieckiego żandarma w Ochotnicy Dolnej. Partyzanci zdobywają ten posterunek, zabijają niemieckiego żandarma, zabierają dużą część broni i odskakują z tego miejsca poprzez Tylmanową w rejon Szczawnicy. Niestety i tym razem, mimo sukcesu, mimo. Tak naprawdę głośności tego wydarzenia, mimo rozgłosu, który temu towarzyszy, również i tym razem za nimi podąża niemiecka obława. I w osiedlu Przysłup nad Szczawnicą ten oddział zostaje ponownie dopadnięty przez Niemców. Zaczyna się ostra szczelanina, w czasie której ginie jeden Niemiec, ale ginie aż pięciu żołnierzy AK. I właściwie do wiosny. 1944 roku ten oddział się nie odbudowuje i do tego momentu właściwie partyzantka na terenie Inspektoratu Akanowy Sącz nie funkcjonuje. W połowie 1944 roku dowódcy armii krajowej w okręgu krakowskim zaczynają przygotowania do akcji burzy. Rozpoczynają przygotowania do tworzenia dużych oddziałów partyzanckich, na bazie wcześniej mniejszych istniejących już grup, które mogłyby z jednej strony opanowywać teren w czasie powstania powszechnego, z drugiej strony uderzać na wycofujących się Niemców. Akcja burza generalnie miała polegać nie na takich walnych bitwach, starciach z Niemcami, ile na uderzaniu wycofującej się przed Armią Czerwoną kolumny niemieckie. Nawet w dokładnych rozkazach, które wiążą się z tym okresem, jest mowa o tym, że trzeba było uderzać w ostatnich z ostatnich wycofujących się Niemców, ponieważ dowódcy sarkowcy zdawali sobie sprawę z tego, że jednak te siły partyzantów nigdy nie będą porównywalne z siłami regularnych Jednostek niemieckich. W czasie tych przygotowań istotne jest również podhalle i sądeczyzna, czyli teren inspektoratu Akanowy Sącz. Teren, który jest terenem wybitnie wygodnym do działalności partyzanckiej z uwagi na duże kompleksy leśne. Nie chodzi tutaj może o tatry, które są terenem trudnym, terenem, w którym ciężko się ukryć. Może w zimie są trudno dostępne i to rzeczywiście. Partyzanci zimą z roku 1944 na 1945 to wykorzystywali, ale latem, wiosną, no, byli właściwie jak na dłoni. Ciężko było też stamtąd się w odpowiednie miejsce wycofać przed obławami niemieckimi. Więc przede wszystkim koncentrowano się na takich kompleksach jak Gorce, Beskit Wyspowy, Beskit Sądecki i Masyw Babie Góry i Policy. To jest, są takie rejony, gdzie rzeczywiście myślano o stworzeniu dużych baz partyzanckich. Tak jak wspomniałem, oddział partyzancki Wilk, który był takim pierwszym oddziałem partyzanckim na terenie Inspektoratu Akanowy Sącz, został rozbity po akcji na posterunek niemiecki w Ochotnicy Dolnej. Ale już wiosną 1944 roku zaczęto go odbudowywać, właśnie myśląc o, o burzy. Wilk rozwinął się w duży oddział partyzancki w lipcu i sierpniu 1944 roku, liczył kilkudziesięciu ludzi. Zaczęto też powoli mobilizować na terenie podhala i sądeczyzny ludzi z różnych placówek AK. Czyli właściwie na terenie każdej gminy, o, począwszy od roku 1942, można tak powiedzieć, tworzyły się placówki, plutony, drużyny akowskie, które właśnie czekały na odpowiedni moment do mobilizacji. I takim momentem miała być właśnie akcja burza. O, oni, o ile wcześniej do partyzantki trafiali ludzie, którzy byli spaleni, którzy nie mieli wyjścia, natomiast tych ludzi w tych plutonach konspiracyjnych trzymano jak najdłużej w domu, o tyle w połowie roku 1944 należało ich już powoli przesuwać do lasu. Na bazie oddziału partyzanckiego Wilk powstał później pierwszy batalion pierwszego Pułku Krzesłów Podhalańskich Armii Krajowej. Natomiast tych batalionów było aż cztery. E, obejmowały one teren e, e, Ziemi Gorlickiej, Sądeczyznę, Limanowszczyznę i powiat Nowotarski. W powiecie Nowotarskim, który obejmował również podhalę, utworzono czwarty batalion pierwszego pułku Szczelców Podchalańskich Armii Krajowej na bazie niewielkiego początkowo oddziału partyzanckiego kapitana Juliana Zapały Lamparta. Był to szczególny oddział, bardzo liczny. W momencie tworzenia tego oddziału we wrześniu 1944 roku liczył około 200 ludzi. To było naprawdę dużo. O ile wcześniej ci partyzanci mogli mieszkać sobie w obozowiskach w lesie, w jakichś ziemiankach, rozbijać biwaki, to przy takiej ilości osób to już nie było możliwe. Zaczęto więc tworzyć bazy partyzanckie w osiedlach góralskich, na terenie Gorców. No bo taki duży oddział, poza Gorcami, na terenie Powiatu Nowotarskiego, właściwie nie miał miejsca, gdzie mógłby się spokojnie ukryć, gdzie mógłby się szkolić, gdzie można byłoby tych ludzi również odpowiednio przygotować do walki. Początkowo takie szkolenia miały miejsce w rejonie Starych Wierchów i Polany Wyżnia, później także w rejonie Lubania, kiedy jeszcze stało tam schronisko później spalone przez Niemców, a taką najważniejszą bazą tej gorczeńskiej partyzantki i oddziału Lamparta była baza nad Ochotnicą Górną w osiedlu Skałka. Baza, która zapewniała tym partyzantom tak naprawdę to, czego potrzebowali, czyli dach nad głową, wsparcie ludzi i też odpowiednie miejsce do ewentualnego odskoku w razie obławy niemieckiej. Partyzanci głównymi e, trasami turystycznymi e, e, przez szczyty Gorców dotarli ze Starych Wierchów właśnie na Skałkę nad Ochotnicą. Towarzyszył im wówczas major Adam Stabrawa Borowy, ówczesny komendant obwodu AK Nowy Targ, który niebawem został mianowany inspektorem Nowosądecki. To pod jego okiem tak naprawdę oddział Lamparta, późniejszy czwarty batalion rozwijał się i szkolił. I można też powiedzieć, że był to jeden z takich jego ulubionych oddziałów, ponieważ brał on udział w jego tworzeniu i instalowaniu tak naprawdę w, w tej jakby orbicie konspiracji Podchalańskiej. To, że przy tym oddziale był major Stabrawa, spowodowało również to, że w momencie, kiedy pierwszy pułk podchalańskiej Armii Krajowej został formalnie utworzony, czyli oficjalnie powiedziano, że z tych mniejszych oddziałów partyzanckich tworzymy kompanie i bataliony partyzanckie, które współtworzą pułk, to właśnie w miejscu, gdzie on obozował, odprawiono uroczystą mszę świętą, e, która miała być takim momentem inicjującym działalność pułku. I Rzeczywiście, 24 września 1944 roku, e, na skałce nad ochotnicą 200 partyzantów z oddziału Lamparta, przy udziale również delegacji z innych oddziałów partyzanckich, ale także licznie zgromadzonej miejscowej ludności, zostało zaprzysiężonych podczas uroczystej mszy świętej przy ołtarzu polowym. W taki bardzo uroczysty sposób przemawiał do nich również ksiądz dr Jan Czuj, wykładowca uniwersytecki, który mówił do nich wtedy, że żołnierze, w tym momencie musicie spełnić swój obowiązek, powstaniecie jak ci uśpieni rycerze w Tatrach. I to był taki moment przełomowy. Po tym wydarzeniu właściwie zaczyna się cała epopeja pierwszego pułku uczestnictwa podkrańskiej Armii Krajowej, wszystkich jego batalionów i oddziału Lamparta, która no, trwa nieprzerwanie e, aż do stycznia 1945 roku i wkroczenia na tę ziemię Sowietów. Miejscem, w którym kwaterował major Borowy, a później e, po nim kapitan e, e, Lampard, był dom Józefa Szlagi e, na Skałce. Ten dom, dom był o tyle specyficzny, że był jednym z najmłodszych domów tutaj na Skałce. Był więc jakby e, przygotowany na goszczenie oficerów Armii Krajowej. E, oczywiście to goszczenie też polegało na tym, że izbę tą taką, od świętną Góralską zajęli właśnie akowcy, sztabowcy, natomiast cała rodzina góralska musiała się zmieścić w góralskiej kuchni. Pod tym domem była też piwniczka, w której, w której tworzono areszt dla przytrzymywanych tutaj osób, które albo podejrzewano współpracę z Niemcami, albo też jakieś partyzanci, niektórzy mogli jakieś przewinienia mieć na swoim sumieniu. to również tutaj po przesłuchaniu do takiego aresztu trafiali. I to miejsce ocalało, ocalało i w pamięci samych partyzantów i ocalało też fizycznie. Czyli ta izba, w której przebywał Borowy i Lampard, to jest izba, w której w tym momencie tak naprawdę nagrywamy to, to spotkanie, w której jesteśmy. I też część sprzętów, która wiązała się z działalnością partyzancką, tutaj przetrwała. Między innymi obraz Matki Boskiej, który wisi tutaj na ścianie. To jest obraz, przy którym odprawiano przez świętą 24 września 1944 roku. I to jest obraz też, który nie dał się ściągnąć ze ściany w tym miejscu, w momencie kiedy miesiąc później miała miejsce Bitwa Ochotnicka, czyli górale uciekając tutaj przed obławą niemiecką próbowali zabrać te najważniejsze dla siebie przedmioty i próbowali zabrać ze sobą również ten symboliczny, ważny dla nich obraz, a on powiedział im wyraźnie, że on nie idzie z nimi i został tutaj i ten dom również ocalał. Charakterystyczne w tym domu było również to, że był ukryty blachą, błyszczącą blachą i żyjący do niedawna partyzanci 1 Pułku Czesłopotrańskiej Armii Krajowej zawsze zapamiętywali to, że jak schodzili z patroli, to widzieli właśnie ten domek sztabowy, który się błyszczał w słońcu. Kres funkcjonowania tego obozu nastąpił w październiku 1944 roku. Tak duża grupa partyzantów przygotowująca się do powstania, przygotowująca się do działań e, przeciwko Niemcom, wykonująca akcje, e, czy to w rejonie Szczawnicy w Pieninach, czy też e, w, na Orawie i Spiszu, rozbijająca posterunki słowackiej straży granicznej e, i wracająca właśnie do ochotnicy, e, no ona nie mogła tutaj zostać. Pozostawiona bez uwagi Niemców. Nad gorcami latały samoloty rozpoznawcze, wysyłani byli konfidenci, którzy również trafiali do tego, do tego miejsca. I w tym obozie no, widzieli tak naprawdę krzątających się 200 umundurowanych młodych, uzbrojonych ludzi. W październiku 1944 roku Niemcy postanowili jakby zakończyć działalność tego oddziału, odsunąć go jeszcze bardziej od. Od terenów, które były dla nich ważne, od dróg, od miejsc zaopatrzenia. Z drugiej strony, chcieli również ukarać samą ochotnicę za wspieranie partyzantów. I 18 października 1944 roku wysłali tutaj ekspedycję, która miała na celu ściągnięcie siłowe zaległych kontyngentów, bo kiedy odkąd partyzanci na tym terenie przebywali, to oni stanowili realną władzę, i też ludność od tego momentu nie oddawała. Niemcom y, y, tych dóbr, które oni sobie zażądali z poziomu starostwa w Nowym Tarku. Więc Niemcy postanowili do Ochotnicy wkroczyć, ale obawiając się partyzantów i mając świadomości to, że może to doprowadzić do starcia, wkroczyli zbrojnie, czyli nie wysłali tutaj tylko i wyłącznie urzędników niemieckich, ale wysłali wojsko y, i policję. I w tym momencie kapitan Lampard zdecydował się podjąć walkę, czyli nie czekać na to, że Niemcy przejmą inicjatywę i uderzą w jego obóz, albo też nawet nie uderzając w obóz, uderzą w ludzi, którzy ten obóz wspierają, czyli w górali. I wysłał patrole do wsi, ażeby rozbili te jednostki niemieckie odpowiadające za ściąganie tych kontyngentów. I rzeczywiście 18 października 1944 roku, dwa patrole, które wyruszyły ze skałki. Do centrum ochotnicy górnej, ochotnicy dolnej, starły się z Niemcami. Doszło do paniki w szeregach niemieckich. Te patrole były jeszcze wspierane przez oddziały sowieckie, którym również zależało na tym, żeby Niemców od tego terenu odsunąć. I w czasie jednego z tych starć został najprawdopodobniej zaszczelony dowódca całej ekspedycji niemieckiej, major Georg Reuter, który przejeżdżał samochodem wraz ze swoim kierowcą. W rejonie osiedla Majdówka, do tego samochodu i partyzanci polscy i sowieccy oddali serię szczałów. E, mamy dokumenty, które świadczą o tym, że e, te szczały były cenne, i zarówno kierowca, jak i jego pasażer zginęli. Zaczęło się starcie, które przed, właściwie trwało aż do, e, aż do nocy, aż partyzanci się na skałkę wycofali. Podobnie było następnego dnia, 19 października. Niemcy, mimo że Ponownie zebrali kontyngent, który chcieli zabrać i odprowadzić, według jednych relacji do Nowego Targu, według innych do Nowego Sącza. W tym kontyngencie byli również mieszkańcy ochotnicy, którzy mieli być wykorzystywani do budowy okopów, bo również taki kontyngent wówczas oddawano ludzi do pracy. Również 19 października napotkali na opór, jak weszli do ochotnicy, to nie mogli z tej ochotnicy wyjść. I to spowodowało, że. Na ten teren, do Powiatu Nowotarskiego, zostały ściągnięte dużo większe siły, już nie mające na celu zbierania kontyngentów, tylko zwalczanie partyzantów. Szacujemy, że mogło to być około 2000 ludzi: policjantów z Regimentu Policji Kraków, żandarmów, może żołnierzy SS. Również z karnej kompanii Mattingena, która później odpowiadała za pacyfikację Ochotnicy w czasie Krajowej Wigilii I te grupy Koncentrycznie 20 października 1944 roku Uderzyły na Skałkę Zarówno od strony Potoku Wiaszcze Jamne Od strony Ochotnicy Dolnej Duża grupa Niemców Parła W rejon Skałki Po to żeby okrążyć partyzantów I ich tutaj rozbić nie udało się to. Mimo, że sytuacja była bardzo trudna, mimo, że e, zwlekano z wycofaniem się, może nawet zbyt długo, batalion ewakuował się. Batalion przeszedł na drugą stronę grzbietu Gorców, trafił w dolinę Kamienicy i nie uległ rozbiciu. Niemcy obeszli skałkę, e, spalili kilka Zabudowań. Nie wiedzieli jednak, w których zabudowaniach kwaterował sztab, więc do tych najważniejszych budynków nie dotarli, również ich nie zniszczyli. W czasie walk wzięli do niewoli kilku akowców, m.in. sanitariuszkę oddziału, która do końca nie chciała opuścić rannych, no i zabili również jednego partyzanta rannego w rejonie Polany Bieniowe, Władysława Pisarskiego w Piwonie. Wiemy z relacji, że zakuli go bagnetami, pozostawili w lesie, pochowali go dopiero po samej bitwie sami partyzanci. 21 października było już po działaniach zbrojnych. Niemcy wycofali się z Ochotnicy, a partyzanci zmienili teren, na którym działali. Przeszli kilka kilometrów dalej, w Potok Jaszcze, gdzie stworzyli nowy obóz partyzancki w rejonie osiedli pod Magórką i Zagroniówką. Już po bitwie Ochotnickiej, kiedy nadchodziła zima, czyli okres bardzo trudny dla partyzantki, od dowództwa do poszczególnych oddziałów i batalionów partyzanckich dotarły rozkazy nakazujące częściową demobilizację żołnierzy. Z oddziału Lamparta, tego, który obejmował swoim zasięgiem Nowotarszczyznę i Podhale, właściwie zostało tylko 60-80 Partyzantów. Wszyscy inni zostali wysłani do domu. Właściwie w lesie pozostali, czy też w osiedlach, gdzie kwaterowali, ludzie, którzy tych domów nie mieli albo którzy byli spaleni, którzy na kwaterach najprawdopodobniej zostaliby aresztowani przez Niemców. Mimo to, że oddział się skurczył niemalże trzykrotnie, to nadal prowadził działalność zbrojną. Działalność wymierzoną zarówno w placówki niemieckie. Na terenie Nowotaszczyzny, ale również bardzo ważnym aspektem tej działalności była działalność w zwalczaniu pospolitych przestępców. Patrole z oddziału Lamparta w listopadzie i grudniu 1944 roku zapuszczały się na Spisz, na Orawę, na skalne również podhale, po to, żeby likwidować ludzi, którzy podszywając się pod armię krajową, albo nawet tego nie robiąc. Po prostu rabowali, lub też likwidując ludzi, którzy byli konfidentami do tej pory czuli się pod ochroną Niemców bezkarnie. Jeden z takich patroli szukał nawet Wacława Krzeptowskiego, ale nie udało się go wówczas dopaść. I też te patrole coraz częściej spotykały się z innymi oddziałami partyzanckimi, które trafiały na ten teren z innych terenów. E, spotykali się z innymi oddziałami partyzanckimi, które początkowo na przykład działały w rejonie e, Limanowej czy w rejonie Nowego Sącza, które zapuszczały się również na teren e, pod Trafiały tam również oddziały, które swoją genezę miały w innych rejonach, w innych inspektoratach. E, taką genezę miał oddział Helm, który związany był porusznik Tadeusz Studziński, który ostatecznie dopadł do Słowa Krzeptowskiego i go zlikwidował. Nie zawsze te relacje między partyzantami z Podhala z partyzantami spoza Podhala układały się dobrze. Jedni drudzy oskarżali się nawzajem o pewne nadużycia, o to, że jedni chronią takich współpracowników, inni wysługują się jakimiś ludźmi o szemranej E, e, szemranej przeszłości. Tak było właśnie w przypadku oddziału Studińskiego, który potrzebował mieć przewodników do różnego rodzaju działań wśród miejscowych ludzi, ponieważ e, żołnierze z tego oddziału nie pochodzili stąd w większości e, i nie orientowali się w pewnych relacjach, w tym, gdzie można na przykład zakwaterować. No i do tego oddziału zgłaszali się ludzie, którzy czasami. Potrzebowali ochrony przed oddziałami akowców z tego terenu. Bo mieli na przykład na sumieniu jakieś pojedyncze rabunki albo podszywanie się pod AK. No I wówczas następował klincz. Komu wierzyć? Do końca wojny te sprawy nie zostały wyjaśnione, ale pewne, pewne wątpliwości gdzieś w relacjach poszczególnych partyzantów pozostają. Na Podchalu działał też w tym czasie oddział specjalny dowadzony przez cichociemnego podporucznika Feliksa Parekowskiego, przyjaciela. On działał w rejonie Poronina, starego, bystrego, rogoźnika. Jego zadaniem było m.in. również dyscyplinowanie zbyt aktywnych działaczy słowackich, bo już wówczas zdawano sobie sprawę, że te tereny po zakończeniu działań wojennych znowu staną się terenami spornymi z ewentualnie odtworzoną Czechosłowacją. Starano się również tam ugruntować tę, tę jurysdykcję polską przez takie działania dyscyplinujące, pokazujące, że oddziały polskie, partyzanckie tam będą w przyszłości władzą. Te konflikty, te działania aktywne, też porządkujące jakby ten przestrzeń pod przyszłe wyzwolenie, one zostały przerwane przez ofensywę sowiecką. Jakowc nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, jak ta ofensywa sowiecka będzie przebiegać. Oczywiście dochodziły do nich głosy i opinie na ten temat, że Sowieci nie muszą być przyjaźni nastawieni do nich. Działała tutaj od jesieni 1944 roku sowiecka partyzantka. Początkowo wszystko opierało się na przyjaźni, wzajemnych kontaktach, jedni drugich odwiedzali, a chociaż Wspomnienia jednego z żołnierzaka Józefa Kiszpisa mówią o tym, że my bywaliśmy u nich rzadko, oni u nas często. No i pod sam koniec wojny okazywało się, że oni bywali u łakowców często po to, żeby dogadywać się, jak mają naprawdę na imię i nazwisko, gdzie mieszkają, kto jest dowódcą, jakie są relacje, jakie jest uzbrojenie i tak dalej i tak dalej. I czym bliżej było nadejście tego frontu, tym te relacje były Trudniejsze. Do tego stopnia, że w listopadzie, na przełomie listopada i grudnia 1944 roku dowódca Inspektoratu AK Nowy Sącz, wspomniany major Borowy, wydał rozkaz mówiący o odizolowaniu się od Sowietów, czyli należało zmienić wszystkie dotychczasowe obozowiska, meliny i zakonspirować się tak, żeby ci Sowieci nie wiedzieli, gdzie są obozowiska AK i nie przyjmować ich również w tych obozowiskach. Okazało się to być Ważną decyzją, i większość oddziałów się temu podporządkowała, i momentalnie w miejscach, gdzie wcześniej kwaterowali Akowcy, pojawiły się patrole sowieckie, sprawdzające, czy tutaj przypadkiem jeszcze są ci nasi sojusznicy. Ale to pozwoliło również na to, że w styczniu 1945 roku, kiedy przechodził front i kiedy Sowieci nie musieli już krygować się. I zaczęli wykonywać rozkazy mówiące o rozbrojeniu armii krajowej, ich działania trafiały w próżnię, czyli szukali partyzantów w tych miejscach, w których oni wcześniej kwaterowali, szukali kontaktów z ludźmi, którzy mogą wskazać obozowiska. Natomiast akowcy z poszczególnych batalionów I Pułku Środowiskowskiej Armii Krajowej mieli czas na demobilizację i nie myśleli o składaniu broni. Tylko myśleli o jej melinowaniu i przechowaniu do późniejszych, lepszych czasów. Tak samo działo się w przypadku batalionu kapitana Lamparta. Jego ostatnim obozowiskiem było osiedle Potok Forendówki w Ochotnicy Górnej. I tam na Kurnytowej polanie nastąpiła demobilizacja oddziału, ale poprzedzona dwutygodniowym właściwie melinowaniem sprzętu. I ten sprzęt już rok później. Zasilił działania partyzantki niepodległościowej, już tej antykomunistycznej. Jedynym oddziałem, któremu nie udało się oderwać od Sowietów, był oddział Jelena Zubka-Tatara, związanego z działalnością kurierską jednego z ważniejszych dowódców partyzanckich pierwszego PSP który kwaterując w pobliżu Sowietów, współdziałając z nimi na przełomie roku 1944-1945, nie miał gdzie zniknąć. Sowieci zmusili go do zejścia do Nowego Sącza i złożenia broni. Nie tylko później część oficerów, tym Tatar, trafił do sowieckiego aresztu. Przed wywózką na wschód ratowała go tylko znajomość z jednym z sowieckich partyzantów, który mu udało się go wyrwać z takiego transportu. Wielu żołnierzy podziemia nie ujawniło się. Wielu żołnierzy podziemia uciekało na Ziemię Zachodnie po to, żeby się tam zakonspirować. Również ludzie spodhala Niektórzy tworzyli oddziały partyzanckie. Felix Perekładowski, przyjaciel, stworzył oddział samoobrony szerszeń, który działał w roku 1945. Ten oddział, składający się w większości z dawnych akowców związanych z pierwszym PSP AK, został rozbity przez NKWD we wsi Sierockie w czerwcu 1945 roku. Dwóch partyzantów w tym starciu. Zginęło, reszta trafiła przed oblicze komunistycznego sądu. Dla wielu z tych ludzi ta walka rozpoczęta w szeregach partyzantki w roku 1943 kończyła się w roku 1946, 1947 albo kończyła się po prostu śmiercią.